Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Radosław Wiśniewski z tej strony. Temat kolejnego spotkania w dzisiejszym dniu to jest właśnie przedstawianie projektów infrastruktury, projektów budynków w aplikacji Google Earth. Oprogramowanie myślę, że doskonale znane Państwu. W postaci przeglądarkowej pewnie korzystacie z tego bardzo często. Jest też oczywiście aplikacja taka do zainstalowania w komputerze jako osobny program, gdzie mamy możliwość przeglądania zasobów, przeglądania fotomapy, przeglądania zdjęć, które udostępniają różne osoby. Okazuje się, że Google Earth oferuje możliwość także wczytywania, importowania danych z różnych aplikacji. Natomiast takim oryginalnym, natywnym formatem dla Google Earth jest format plików z rozszerzeniem KML lub KMZ. Od kilku wersji, tak naprawdę, ten format jest też dostępny w aplikacji AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D. W formie pliku, który możemy zapisać ze swoim projektem, eksportując dane z Civila, czy też eksportując dane z aplikacji Map 3D, możemy właśnie zapisać je do formatu Google Earth, KML lub KMZ, żeby zaprezentować swoje projekty bezpośrednio na tej aplikacji. Jest to świetne rozwiązanie w momencie, kiedy chcemy pokazać ten projekt, chcemy przekazać go komuś. Kto nie posiada aplikacji takich typowo do projektowania, ale chciałby zobaczyć, w jakiej lokalizacji będzie ten projekt pokazywany, w którym miejscu będzie zaprojektowany budynek, w którym miejscu będzie przebiegała droga, w którym miejscu powstanie most w naszej okolicy. W związku z tym super narzędzie, bardzo fajne, bardzo przyjazne dla użytkowników niebędących bardzo zaawansowanymi użytkownikami w aplikacjach CAD-owskich, a pozwalające im właśnie na skorzystanie z tego typu rozwiązań. Ja pokażę tutaj Państwu kilka takich przykładów, kilka sposobów na pokazywanie, wymianę tych informacji, począwszy od bardzo prostych rzeczy, przekazywanie informacji 2D, mapy, granicy, planu zagospodarowania, obszaru, w którym będziemy projektowali, osi dróg, osi linii energetycznych, poprzez już bardziej złożone przekazywanie właśnie modeli 3D, modele 3D z korytarzem, model 3D z mostem, model 3D z jakimś budynkiem, w jaki sposób możemy się tymi danymi dzielić, na co zwrócić uwagę, gdzie należy unikać jakichś właśnie pułapek, które powodują, że te modele nie chcą się w prawidłowy sposób wyświetlić. Ja zacznę od Civila. Zacznę od takiej zwykłej, najzwyklejszej mapy, którą tutaj otworzyłem w Civil 3D. Mapa zawiera granice, zawiera tam opisy działek, budynki, najzwyklejsze dane, które mogą się pojawić na każdej mapie. Mapa ma swoje współrzędne, widać tutaj w dolnej części AutoCAD oczywiście współrzędne, w których pracujemy. W związku z tym chciałbym wyeksportować, zapisać, pokazać tą mapę w programie Google Earth. Wewnątrz Civila jest bardzo fajne polecenie właśnie do eksportowania danych w tym formacie. KML, eksport KML. Nie wiem, czy ono jest gdzieś ustawione na ikonach wewnątrz programu, więc też niewiele osób o tym wie, że istnieje taki sposób na wymianę i pokazywanie swoich danych. Mapa jest mapą płaską, więc spróbujemy na początek ją wyeksportować do tego układu. Zapisuję ją pod jakąś nazwą, tak samo jak się nazywa plik, z którym pracuję. Mogę oczywiście dodać jakieś opisy, mogę dodać jeszcze jakiś hiperlink do strony www chociażby. I następnie wybieram obiekty, które chcę wyeksportować w ten sposób. Mogę wybierać pojedyncze elementy, ale mogę też zaznaczyć całą treść, którą chciałbym w ten sposób współdzielić. Zaznaczam, zatwierdzam enterem, eksportuję wszystkie dane. Na następnej zakładce definiuję, gdzie ten plik ma być zapisany i w jaki sposób
Ten plik ma być prezentowany na obszarze, na tym globusie Google Earth. W tym przypadku jest to mapa płaska, więc wszystkie dane są zapisane na poziomie 0. Ja zaznaczę tutaj w tym momencie opcję Drape Objects on Ground, czyli nałóż obiekty na powierzchnię, na model Google Earth. To jest istotne, żeby prawidłowo się to wszystko wyświetliło w Google Earth. Przechodzę dalej i wskazuję, gdzie ten plik ma być zapisany. Tu jest ścieżka do folderu, w którym będzie się to zapisywało. Mapa 2007 KMZ. Takie jest rozszerzenie tego pliku. Eksportuję. Oczywiście taki plik już istnieje u mnie na dysku, ponieważ przygotowując, testowałem działanie tych plików. Nadpisuję plik, który miałem wcześniej na dysku. Eksport. Na koniec wyświetli mi komunikat. Oczywiście wszystko zależy od ilości danych i wielkości obszaru, który sobie tutaj zaznaczyłem. Tych obiektów może być całkiem sporo, ponieważ mapa zawiera różnego rodzaju opisy, bloki i inne rzeczy. Eksport zakończony, 100% danych zostało wyeksportowanych i w tym momencie przechodzę do programu Google Earth, w którym wybieram otwórz plik w folderze Google Earth CV Model, o przepraszam, mapa 2000 strefa 7, to jest plik, który został zapisany przed chwileczką, dosłownie minutę temu. Otwieram plik Google Earth. Chwilę może znowu potrwać, w zależności od ilości danych, które tutaj wyświetlam. No i co się okazuje? No, plik ląduje gdzieś w zupełnie nie właściwym obszarze, nie w tym miejscu, gdzie powinien wylądować, no ale coś już zaczynamy tutaj widzieć na tym projekcie, na tym modelu Google Earth. O co chodzi? Należałoby wrócić do CV-a i określić tak naprawdę układ współrzędnych, w którym pracujemy w tym rysunku. Tak jak Państwo widzieliście, ta mapa ma jakieś swoje współrzędne. Natomiast nie jest powiedziane, w jakim układzie współrzędnych jest zapisany ten projekt. Ja na chwilę wrócę do mojej pierwszej prezentacji, którą dzisiaj rozpoczynałem całą tą sesję. Dla tych Państwa, którzy w niej nie uczestniczyli, troszeczkę teorii, dosłownie trzy slajdy, do których chcę nawiązać z układami współrzędnych. Nasz układ współrzędnych, to chyba się wyświetla na drugim monitorze, zróbmy może o, w ten sposób. Nasz kraj ma dwa obowiązujące układy współrzędnych. Jest to układ 2000, gdzie Polska jest podzielona na cztery strefy. To są pasy wzdłuż tutaj północ, w kierunku północ-południe. Strefa piąta, szósta, siódma lub ósma i mapy przygotowywane właśnie do celów projektowych powinny być opracowane w odpowiedniej strefie w układzie 2000. Jest również w Polsce układ 92, który obecnie jest przewidziany jest jednolity dla całego kraju, a jest przewidziany dla projektów w skali 1 do 10 tysięcy lub mniejszych, czyli dla rozległych, większych obszarów. Również jest część pewnie jeszcze zasobu dostępne w układzie starym, układzie 65, układ, który już u nas nie obowiązuje, ale jeszcze mogą się zdarzyć mapy, zasoby, które były przygotowywane właśnie w tym starym układzie współrzędnym. I teraz, żeby to wszystko ze sobą powiązać, trzeba by było właśnie przedstawić, przygotować, podpiąć i wskazać, jaki jest układ współrzędnych w rysunku, w którym tutaj pracuję. Wewnątrz CV-a robię to na zakładce ustawienia, settings, zaznaczając nazwę rysunku, z którym pracuję i wybierając z listy kategorię kraj, dla którego poszukuję właściwy układ współrzędny. Wybieram Polskę, układ 2000, strefa 7, klikam OK. Nic w związku z tym, z tą mapą się nie stało. Ona się nie przestawiła w żadną inną lokalizację. Współrzędne zostają te same, które były poprzednio. Tutaj się nic nie zmieniło. Natomiast podczas eksportowania danych, podczas importowania też danych albo łączenia się do różnych serwisów, te dane będą prawidłowo wyświetlane. Aktywuje mi się zakładka geolokacja, w związku z tym mogę już na dzień dobry sprawdzić, czy jest to właściwy układ, czy jestem we właściwym obszarze, włączając mapę, fotomapę w moim projekcie.
Wygląda na to, że wszystko pasuje, jest OK, układ jest poprawny, w związku z tym mogę wyłączyć na razie mapę w CV3D i raz jeszcze wyeksportować poleceniem Export KML wszystkie dane, które tutaj mam. Klikam dalej, zaznaczam obiekty, które mam na mojej mapie. Przechodzę dalej i w tym momencie na zakładce georeferencja wyświetla mi się bieżący układ współrzędnych w tym rysunku, który będzie skonwertowany do układu Google Earth. Pozostaje mi nic innego jak zapisać ten plik na dysku, wyeksportuj, nadpisz poprzedni plik, eksport będzie chwilę trwał, ja w tym czasie usunę zaimportowany w Google Earth mój plik, no i zobaczmy, czy eksport się zakończył, 100% wyeksportowano, zamykam komunikat i wracam z powrotem do Google Earth, gdzie otwieram swoją mapę. Otwieram plik raz jeszcze, mapa 2000 strefa 7, dosłownie w tej minucie zapisany plik. Otwieram go z dysku, no i sprawdźmy, gdzie ta lokalizacja się pojawia. Bardzo mi się podoba to, jak Google zaczyna wyświetlać te modele. Startujemy z różnych poziomów, z różnych lokalizacji. Ten obrót się bardzo czasami przyjemnie animuje. Natomiast moja mapa została zapisana tutaj w miejscach. W związku z tym mogę kliknąć na dowolny element, rozwinąć tą strukturę, wybrać każdy z obiektów, który został wyeksportowany, chociażby polilinię. W tym momencie cała ta animacja, cały ten najazd jest wyświetlony w kierunku właśnie naszego zaznaczonego obiektu. No i w tym momencie mapa, którą widziałem wcześniej w Civil 3D, została wyeksportowana, nałożona i pokazana w Google Earth. Świetne narzędzie, żeby pokazywać lokalizację, pokazywać położenie obszaru, w którym pracuję. Co więcej, z tego poziomu, korzystając właśnie z Google Earth, ja wyeksportuję jeszcze dodatkowy plik, polilinię, która na przykład będzie, nie wiem, linią energetyczną, projektowaną osią drogi, jakimś elementem liniowym, który wyeksportuję jako osobny rysunek, linia. Przechodzę dalej, wybierz obiekty, wybierz linię, transformacja układów współrzędnych, nałóż elementy na grunt i zapisz to do pliku linia KMZ i eksportuj. Eksport jest bardzo szybki, ponieważ jest to jeden obiekt i wczytam go ponownie do Google Earth. W tym momencie jest to zapisane jako linia. Działa to troszkę jak warstwy w AutoCADzie, gdzie mogę włączać lub wyłączać poszczególne elementy, włączać lub wyłączać poszczególne modele lub też właśnie te polilinie, które tutaj mam zaimportowane. Do tego jest bardzo fajne narzędzie, ponieważ taką polilinię mogę potraktować jako linię, dla której wyświetlam profil z terenu. Super sprawa. Nie mając do dyspozycji zbyt wiele, mogę zobaczyć, jak jest ukształtowany teren na Google Earth. Świetny sposób, bardzo przyjazny do użycia. No tutaj czasami się zdarzają miejsca, gdzie modele terenu łączą się w trochę dziwny sposób, no ale daje nam to przynajmniej jakiś pogląd o ukształtowaniu kierunku i samej powierzchni, która jest w programie Google Earth. Przejdę dalej do kolejnego sposobu przekazywania tych danych. Tym razem już mamy tutaj w CV-u naszkicowaną oś drogi. Do tego jest podpięty oczywiście układ współrzędnych. Zawsze mogę włączyć fotomapę, żeby sprawdzić, czy lokalizacja jest poprawna, czy jest właściwa, czy te dane się pojawiają we właściwym obszarze. Jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że nie powinno być większych problemów podczas eksportowania. No i teraz wyeksportuję linię trasowania z Civil 3D
łącznie z opisami, tak żeby zaprezentować przebieg naszej osi na projekcie Google Earth. Oczywiście tym samym poleceniem cały czas będę to robił. Model Civil to się tym razem będzie nazywało. Wybiorę obiekty, które chciałbym wyeksportować, czyli wybiorę linię trasowania, ale także wybiorę etykietki, tak żeby one także się pojawiały wewnątrz Google Earth. Zatwierdzam mój wybór, trzy obiekty wybrane, czyli linia trasowania i zestaw etykiet. Dodatkowo zaznaczę eksportuj teksty, tak żeby się to pojawiało w formie opisów na Google Earth. Przechodzę dalej. Pojawia się okno z transformacją układów współrzędnych. Nałóż obiekty na powierzchnię, tak, ponieważ linia trasowania zawsze jest rysowana na płasko. Zapiszmy to do folderu Civil Model, Civil Model KNZ. Nadpiszemy plik i eksportuj i zamknij podczas eksportowania. I w tym momencie wygaszę sobie tutaj te poprzednie pliki. Linię też możemy wygasić. Otworzę raz jeszcze model Civil KMZ. To jest plik zapisany przed chwileczką przeze mnie na dysku. Znowu jakiś rodzaj prezentacji, animacji przez Google Earth. Ustawienie tego modelu dosyć wysoko nad powierzchnią terenu, ale plik model Civil 3D pojawia się tutaj wewnątrz naszego Google Earth. Pojawiają się różne komponenty, tak, które są w tym pliku, czyli zestaw etykiet, zestaw opisów. Mogę kliknąć oczywiście każdy z tych elementów na liście. Dwukrotnie kliknę, żeby przybliżyć się do tego obiektu. Najazd, pokazanie obiektu. Tą chmurkę na razie wyłączymy. I mam informacje o geometrii, o mojej osi, łącznie z opisami, tak jakbym to zrobił w Civil 3D, tak jakbym to zrobił na jakimś wydruku, tak jakbym to mógł zrobić na arkuszu z fotomapą. Tutaj pokazuję to bezpośrednio w modelu Google Earth. Bardzo prosty, bardzo przyjazny sposób dla użytkowników, którzy nie muszą znać obsługi skomplikowanych aplikacji. Do tego mam tutaj całą listę właśnie zestawów opisów, które mogę z jednym kliknięciem włączyć lub wyłączyć, tak żeby zaprezentować to w odpowiedni sposób. Tak jak Państwo widzieliście, po kliknięciu w dany link, w dany element pojawia się też cała lista atrybutów, która jest wyciągnięta z Civil 3D. Wszystkie elementy składowe tej linii trasowania, punkty, odległości, promienie, opisy tej linii trasowania, które są robione w projekcie Civil 3D, okazuje się, że też są dostępne wewnątrz Google Earth. Super sposób, fajna informacja dla użytkowników. Na myśl mi przychodzi tutaj hasło oczywiście BIM, tak, przekazywanie tej informacji na wszelkie możliwe sposoby, do wszelkich możliwych aplikacji. Tutaj namiastkę tego też oczywiście możemy zobaczyć i widzieć, jak wygląda ten sposób przekazywanie tych danych. Wróćmy do Civila. Teraz model korytarza, który chciałbym tam przekazać do programu Google Earth. Wejdę do właściwości korytarza. Aktywuję model tego korytarza, tak żeby utworzył się model trójwymiarowy. Oczywiście ja tutaj w projekcie mam narysowaną jakąś niweletę, mam do tego zespół przygotowany, także korytarz, który jest zamodelowany wewnątrz projektu, pojawia się tutaj już wewnątrz Civil 3D. No i znowu tym samym narzędziem chciałbym wyeksportować model trójwymiarowy, eksport KML. Model Civil, niech to będzie ciągle ta sama nazwa. Tekstu tym razem nie będę musiał eksportować. Wybierz obiekty, które chcę wyeksportować. Zaznaczę mój korytarz i zatwierdzę wybór. Przechodzę dalej, gdzie znowu mam transformację układów współrzędnych. Tego już nie będę zmieniał. Układ jest zapisany na stałe w tym rysunku. I kolejna zakładka, którą tutaj tym razem zmienię, ponieważ model korytarza i model powierzchni terenu, no, pracuje na jakichś rzędnych.
prawidłowych, rzędnych z tego terenu, tak? Pomierzonych w terenie przez geodetę albo w inny sposób zbudowany ten model terenu tutaj powstał. Więc zaznaczam opcję, że elevation relative to sea level, rzędne względem poziomu morza, tak? Czyli na rzędnych rzeczywistych będę eksportował ten model trójwymiarowy. Przechodzę dalej. Oczywiście zapisuję to do mojego pliku model civil KMZ. Nadpisz plik, zapisz plik, ile znowu będzie on eksportował. Ja w tym czasie usunę ten mój model civil z rysunku. To jest ta linia trasowania. Oczywiście można to zapisywać do osobnych plików. Ja będę nadpisywał po prostu ten swój jeden plik. 100% wyeksportowano. Zamknij. I wracam do projektu Google Earth. Otwórz plik z modelem Civila. Otwórz. Zatrzymam tę animację, żeby nie uciekło mi znowu gdzieś daleki obszar. I zobaczmy. Mamy model trójwymiarowy. Mamy ukształtowanie tego korytarza, tak jak w Civilu został zamodelowany. Próbkowanie, geometria korytarza jest związana właśnie z próbkowaniem, z geometrią z Civil 3D. Mamy tutaj nasz model 3D na liście w Google Earth. Co więcej, mamy też możliwość przypisywania chociażby kolorów dla poszczególnych elementów, czy też wyłączania poszczególnych elementów z tego korytarza, powierzchni skarp, czy powierzchni tam krawężników, czy powierzchni chodników. Możemy także zaznaczyć taki element. Możemy oczywiście tą animację uruchomić na nowo, ale także możemy we właściwościach zmieniać kolor i styl wypełnienia, na przykład obszaru jakimś kolorem pomarańczowym. Wypełnimy elementy na chodniku. W związku z tym taki sposób prezentowania i pokazywania danych też jest możliwy, gdzie bezpośrednio z korytarza Civila eksportujemy trójwymiarowe elementy. To nie jest jeszcze koniec, ponieważ z Civila możemy także wyeksportować materiały. Usunę ten model Civila. Wrócę raz jeszcze do programu. Korytarz może korzystać ze zestawu kodów. Ja tylko chciałbym zasygnalizować, nie będę oczywiście tego wyjaśniał. Mamy tutaj zestaw kodów, dla których poszczególne elementy typu element pave nawierzchni ma przypisany materiał do renderowania. Sidewalk ma też przypisany jakiś materiał do renderowania. Daylight też ma przypisany jakiś materiał do renderowania. W związku z tym mogę też wyeksportować z tego poziomu te materiały do Google Earth. Camel Export. Przechodzę dalej. Zaznacz obiekty. Zaznaczam korytarz. Eksportuj materiały w tym momencie. Przechodzę dalej, dalej, dalej. Eksportuj do tego samego pliku. Nadpisz plik. 100% wyeksportowano. I otwórzmy ten plik raz jeszcze w Google Earth. Zatrzymam tę animację. No i w tym momencie nałożone tekstury, które wynikają ze stylu korytarza Civil 3D w świetny sposób, żeby właśnie przekazywać swoje projekty, pokazywać je na Google Earth. Kolejna rzecz. To nie tylko musi być korytarz Civila, to mogą być również inne obiekty 3D. Pamiętajcie, że w Civilu macie coś takiego jak paleta narzędzi, gdzie są podzespoły, komponenty do modelowania korytarzy. Natomiast tą paletę narzędzi można też przeładować i wybrać tak zwane multi-view blocks, czyli bloki 3D, wybierać, nie wiem, elementy małe architektury, słupy, barierki, poręcze, śmietniki, znaki drogowe, kształty budynków albo też landscape, czyli elementy dla krajobrazu. Na przykład wybieram tutaj jakieś drzewo, które umieszczę w tym miejscu. W momencie, kiedy wyświetlimy sobie widok 3D, jest to o tego typu
prosta bryłka, ale też ją możemy wyeksportować razem z korytarzem do projektu Google Earth i to nasze zagospodarowanie może być dużo, dużo lepsze. Ja pokażę kolejną rzecz, już może bardziej zaawansowaną, bardziej złożoną. Tutaj mam kolejny fragment w Civilu, gdzie chciałbym wczytać model, bryłę mostu zapisaną do formatu EMX. Civil model, otwórzmy sobie ten model. Model z mostem. A chwilę tylko na przeładowanie tych wszystkich danych. I taki model mostu też będziemy mogli zaprezentować później na Google Earth. W nowej wersji Civila no, pojawiła się tutaj kategoria mosty. Jak powstał ten most, skąd on się tutaj wziął? Będzie w następnej prezentacji, gdzie będzie Civil plus InfraWorks. Ja w tej chwili na razie tylko chciałbym pokazać, jak wygląda to właśnie w tej chwili, czyli konstrukcja mostowa jako bryła 3D. Select, a miałem ją wyeksportować, KML, export, wyeksportuj wybrane obiekty, czyli mój most wyeksportujemy, tym razem bez materiałów, bez tekstur, to jest zwykła bryła bez nałożonych materiałów do teksturowania, przechodzę dalej, 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 wyeksportuj, nadpisz plik, 100% wyeksportowano. Ten plik usuniemy i w tym momencie otwórzmy raz jeszcze tą bryłę wyeksportowaną. Tak jeszcze, a zbliżmy się do jakiegoś obiektu. I wyłączę komunikat, wyłączę chmurkę, która pokazuje wyeksportowaną bryłę z programu Civil 3D. W tym przypadku jest to most. Oczywiście do tego tutaj powinien być wyeksportowany korytarz obok tego mostu. Jest tutaj też zapisany korytarz w modelu Civil 3D, więc powinienem go wyeksportować jako osobny plik, wstawić go być może jako osobną warstwę i w związku z tym będę mógł to włączać, wyłączać, zarządzać tymi warstwami jak praktycznie jak w AutoCADzie. Świetne narzędzie do właśnie przekazywania, pokazywania takich modeli, takich projektów w aplikacji Google Earth i z wykorzystaniem danych, które mamy w Civil. Kolejna rzecz to są obiekty niekoniecznie z Civila, ale obiekty zaprojektowane chociażby w Revicie czy w innych aplikacjach, konstrukcje mostowe, konstrukcje budowlane, hale, budynki, biurowce, cokolwiek, coś co będziemy chcieli pokazywać w naszym projekcie na Google Earth. W związku z tym ja bym chciał też to wyeksportować i skorzystać z funkcji do pokazywania danych dla budynków, dla konstrukcji budowlanych, tak? Mam tutaj kolejny plik, gdzie mam działkę. Zwykłą działkę, to jest narysowana polilinia w Civilu. Jest oczywiście ustawiona układ współrzędnych wewnątrz Civila. Jest ustawiona geolokalizacja, czyli układ współrzędnych. W związku z tym włączając mapę mogę sprawdzić, czy rzeczywiście to jest właściwy obszar, czy to się wszystko ze sobą pokrywa. I taka działka jak najbardziej może być wyeksportowana do formatu znowu KML Export, do formatu Google Earth, tak żeby pokazać ją na tym modelu. Może ten budynek wyłączę. Ja taką działkę wyeksportowałem do formatu KML. W momencie, kiedy ją kliknę, lokalizacja tej działki na Google Earth pojawi się w rysunku, więc wiem, w którym obszarze się znajduje. To są rzeczy, które działają tak samo z pojedynczymi poliliniami, czy też z obiektami 3D. No i teraz jak dalej to ze sobą połączyć z projektem od, nie wiem, architekta, konstruktora. Do tego posłużę się programem Navisworks.
który będzie mógł zintegrować dane z różnych programów i który też pozwoli mi na zapisywanie tych danych do formatu Google Earth. Ja w tej chwili w Navisworks otworzę wczytywanie pliku. Będzie to plik DWG, działka do Navisworks, czyli ten plik, który pokazywałem przed chwilą, który zawiera polilinię. Navisworks otwiera dziesiątki różnych formatów z plikami CAD-owskimi, 2D, 3D z modelami Civila, modelami Revita, modelami Inventora lub innych aplikacji, nie tylko z Autodesku, ale z różnych innych programów. No i po wczytaniu mam tutaj model działki, oczywiście jest to zwykła polilinia. W tym momencie no, chciałbym teraz też wczytać działkę, czy też budynek, który chciałbym razem z tą działką pokazywać. Ja jeszcze tylko tak wspomnę, tak, w narzędziach tutaj do Navisworksa mam różnego rodzaju polecenia, które pozwolą mi chociażby, nie wiem, na pomiar tej działki, żeby sprawdzić, jakie są wymiary. Ja to zazwyczaj robię właśnie na początku, żeby zobaczyć, czy jednostki mi się zgadzają. No, widzę, że tutaj to nie jest 0,5 metra, więc jednostki w tym przypadku Units and Transform powinienem zmienić. Plik nie był przykodowany w milimetrach, tylko był przygotowany w jednostkach, w metrach. OK. O. I w tym momencie mam pewność, że wszystko się tutaj zgadza. Kolejna rzecz. W momencie, kiedy wczytałem to do Google Earth, do Navisworks, mogę wyeksportować to do formatu Google Earth, eksport Google Earth KML, czyli znowu podobne narzędzie jak miałem w Civil 3D. Wyeksportuję na razie ten plik, który tutaj mam. Będzie się on nazywał działka z rozszerzeniem KMZ. Wyeksportuj. No i zobaczmy, jak wygląda. To może wyłączę na razie. Otwórz. Działka KMZ to jest plik zapisany dosłownie kilka sekund temu. No i znowu okazuje się, że ta działka ląduje gdzieś zupełnie nie w tej lokalizacji, gdzie powinna. Ląduje na dnie morza, to raz, a dwa, że tak naprawdę nawet jej nie widać tutaj w tej lokalizacji. Programy inne niż Civil, czyli Navisworks, Revit, bardzo źle sobie radzą w momencie, kiedy pracujemy na geograficznych czy te geodezyjnych współrzędnych, gdzie te współrzędne są bardzo wysokie, bardzo duże. W związku z tym, no, powinienem to w jakiś inny sposób tutaj obejść. Ja pokażę Państwu tutaj mój pomysł, moje rozwiązanie, jakie sobie tutaj wymyśliłem, wypracowałem. Całkiem dobrze działa, ale najpierw załączę jeszcze dodatkowy model z Revita, z aplikacji do modelowania 3D, Focus on Item. No, okazuje się, że te modele jakoś ze sobą nie chcą tutaj się wyświetlać. One są gdzieś w zupełnie różnych lokalizacjach. Architekt pracuje, czy tam konstruktor pracuje na swoich układach współrzędnych. Ktoś, kto pracuje w Civilu, pracuje na swoim układzie współrzędnych. I w żaden sposób tutaj nie jestem w stanie sensownie tego wyświetlić, więc ja posłużę się pewnym tutaj sposobem, żeby wyświetlić tą działkę i nałożyć ją na jeden model, na drugi. Przede wszystkim chcę się pozbyć tych wielkich, gigantycznych współrzędnych, na których mam wyświetloną tą działkę. Zaznaczam sobie tą działkę w narzędziach do obsługi, do transformacji. Mam coś takiego jak punkt transformacji, centrum transformacji. Powinienem przesunąć ten plik do początku, jak najbliżej początku układu współrzędnych, do punktu 0,0. Więc kopiuję sobie współrzędne i ustawiam ich transformację na początek. Czyli te same dane z minusem po prostu wpisuję, kopiuj w transformacji z układem ze współrzędnymi X, Y i Z. Nie przejmuję się na razie, że to gdzieś mi tam gdzieś zniknęło. Chodzi tylko bardziej o to, żeby
przenieść te współrzędne do. A jeszcze. Coś się nie zaznaczyło. Jeszcze raz muszę chyba skopiować. O, żeby skopiować, kopiuj. Tak. Udo mi. O, jest, dobra, coś nie tak. Kliknąłem minus tą wartość, czyli przesunąłem się tak naprawdę do początku układów współrzędnych. Focus on item. Ustaw mi widok z góry. Zorientuj to w odpowiedni sposób. Czyli ta działka jest przesunięta do początku 0,0. W tym momencie spróbuję teraz podczytać model z Revita. On też ma swój lokalny układ współrzędnych, no ale widać, że już trafia gdzieś we właściwe miejsce. Nie pozostaje mi nic innego, żeby teraz jeszcze ze sobą to zlokalizować. Oczywiście nie mam tutaj układu współrzędnych geodezyjnego, układu współrzędnych wewnątrz projektu z Revitem, więc ja zrobię to właśnie w ten sposób, że zaznaczę cały ten model w narzędziach do konwersji, przesunę go w odpowiednie miejsce, powiedzmy w to miejsce i jeszcze widok rzut nie z perspektywy, tylko powiedzmy w takim układzie ustawię na poziomie działki. Ta działka też była przygotowana, że polilinia jest mniej więcej na wysokości rzędnych terenu, więc będzie mi to łatwiej koordynować. Kolejna rzecz, żeby to wszystko trafiło na właściwe miejsce, to wskazanie punktu wspólnego na Google Earth i punktu wspólnego w moim projekcie. Działkę, projekt z Revita czy projekt konstruktora mam w tym momencie ze sobą połączone w jednym obszarze. Natomiast podczas eksportowania, tak jak już tutaj widzieliśmy w funkcjach eksport do Google HTML, mam współrzędne, do których ten plik zostanie zapisany. Do współrzędnych 0, 0, 0. W związku z tym efekt był taki, jak poprzednio zaobserwowaliśmy, że wylądowało to na środku oceanu i dodatkowo jeszcze gdzieś tam pod powierzchnią wody i był problem z tymi współrzędnymi. Żeby teraz poradzić sobie z tym w jakiś sposób, ja wrócę do mojej działki, którą z Civila wyeksportowałem najpierw na samym początku. Mam ją w formacie KML. Ustawię punkt wspólny, współrzędne, które posłużą mi do eksportowania tych danych, tych modeli ze sobą. I przede wszystkim pineskę Google Earth ustawiam w narożniku. Określam jej nazwę. Współrzędne Google Earth. Tak, oczywiście jakiś kolor, styl tego znacznika to jest sprawa drugorzędna. Mogę sobie tutaj opisy też w jakiś sposób dodać. Mam współrzędne Google Earth, które zapisuję jako plik na dysku współrzędne Google Earth KMZ. No i teraz już proste rzeczy do wykonania wewnątrz NavisWorks. Ustawię sobie widok, żeby ten narożnik mieć gdzieś tutaj w pobliżu na rysunku. Podczas eksportowania do pliku KML wybieram importuj mi współrzędne z pliku KML. W tym momencie punkt, który wyeksportowałem do pliku współrzędne Google Earth, otwieram. Program mi wyświetla lokalizację tego pliku. A następnie wskazuje ten sam punkt wspólny tutaj w moim projekcie z NavisWorks. On ma swoje współrzędne, oczywiście już jakieś tam lokalne z bieżącego układu. Mogę wyeksportować to jako osobne pliki, które będą widoczne jako osobne modele w Google Earth. No i tutaj też jest ilość poligonów do wyeksportowania. Ponieważ NavisWorks potrafi przyjąć naprawdę bardzo złożone i skomplikowane obiekty, nie zawsze jest sens eksportowania wszystkiego. Gdy będziemy mieli budynek, w którym opracujemy wszystko z największymi detalami,
poręcze, barierki, balustrady, nie wiem, sieci wentylacyjne, wodociągowe, kolana, zawory, wszystkiego rodzaju elementy wyposażenia, zrobi się z tego gigantyczna ilość danych, więc no lepiej po prostu powyłączać to, co nie chcemy wewnątrz Navisworks lub w samym Revicie i eksportować tylko to, co nas naprawdę interesuje, żeby nie obciążać i nie robić zbyt dużych plików. Ok, ja wyeksportuję wszystko jak leci. No zobaczymy, jaki będzie efekt tego eksportu. Zapiszę to pod nazwą model Google Earth. Zapisz. I tym razem moja polilinia, która jest działką, mój budynek, który został zaimportowany z Revita lub z innej jakiejś aplikacji, są eksportowane do tego pliku. Model, tak jak tutaj Państwo możecie zwrócić uwagę, no jest dosyć złożony, jest rozbudowany, więc ten eksport no troszkę trwał. Nie zawsze jest sens, żebyśmy to eksportowali wszystko, więc tutaj wewnątrz Navisworks możemy wyłączać tak poszczególne kategorie, poszczególne bryły, ukryć to, co jest niepotrzebne, na przykład te wszystkie wyposażenie wnętrza, skomplikowane rurociągi. To nie ma sensu, może eksportować całego wnętrza tego budynku. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało już wewnątrz Google Earth. Mój plik współrzędny niech będzie widoczny. Te pliki sobie tutaj pogasimy. Może te wszystkie pousuwam także, które miałem wcześniej. Tak, i raz jeszcze wybieram otwórz plik, tym razem zapisany jako model Google Earth. On jest już no całkiem spory, 3 megabajty. Otwieram ten plik. No i teraz wszystko zależy od złożoności tej geometrii. Może to potrwać chwilę, zanim ten plik zostanie wczytany do Google Earth. Także chwilę, o, będziemy czekali. Ta animacja i przybliżanie już się za chwilę tutaj zaczyna pojawiać. No i plik w tym momencie cały czas tam się ładuje, bo geometria może była zbyt skomplikowana. Być może trzeba było skorzystać z limitu tych obiektów do eksportu. Być może jeszcze trzeba było wyłączyć jakieś elementy, które są niepotrzebne podczas eksportowania. Natomiast cały ten projekt mogę w tym momencie wyświetlić we właściwej lokalizacji, mogę wyświetlić we właściwym położeniu i pokazać to w programie bardzo prostym, do którego nie potrzeba specjalistycznej wiedzy, żeby pokazywać i wyświetlać swoje dane. Podczas eksportowania mam dwa foldery, w których oczywiście każdy z plików jest traktowany osobno. Po rozwinięciu tych folderów mogę je oczywiście tutaj włączyć lub wyłączyć jako warstwy niezależne w programie, ale także mogę tutaj typowo tymi materiałami, które były pogrupowane w Navisworks, zarządzać i włączać lub wyłączać poszczególne kategorie obiektów, które mają być wygaszone z mojego projektu. Więc przypomina to w dużej części pracę z warstwami AutoCAD-a, czy też pracę z obiektami w Revicie lub w innych aplikacjach. Dodatkowo, tak jak wcześniej pokazywałem, jest możliwość chociażby przypisywania koloru we właściwościach obiektu. Mogę zmieniać kolor, styl dla poszczególnych warstw. Tutaj ściany, które wcześniej były kolorem szarym, dostały jakiś odcień koloru żółtego. Więc taki sposób, taka metoda na przekazywanie, pokazywanie tych wszystkich danych. Plik, który tutaj otwieram, możecie przekazać, wysłać komukolwiek mailem, możecie go dać w takiej postaci, jak ja tutaj wyeksportowałem. W związku z tym, osoba, która będzie otwierała ten plik,
dostanie po prostu tą geometrię, którą zapisaliście. No i jeszcze tutaj dla przypomnienia, chociażby korzystając z tej polilinii, która jest działką, mogę wyświetlić sobie profil, ukształtowanie. Tak, ukształtowanie tej powierzchni i zobaczyć, jak wygląda kształt tej działki, w którym miejscu zmienia się teren, jak on jest wzdłuż granicy działki zbudowany. Ok, tyle jeżeli chodzi o moją część prezentacji. Do tematu z civilem pewnie jeszcze wrócimy, także na razie dziękuję za tą część. Civil 3D, InfraWorks, Navisworks, Revit. Te programy, które są programami takimi typowo do projektowania, pozwalają także na wyciągnięcie z nich danych do formatu otwartego, obsługiwanego przez Google Earth i zachęcam po prostu do korzystania i pokazywania projektów właśnie też w taki sposób.